Słuchajcie, witam Was bardzo serdecznie, Rafał z tej strony. Dzisiaj parę słów na temat unboxingu i pierwszych wrażeń, jeżeli chodzi o Mavica Mini. Ja go kupiłem dzisiaj tuż po 9 w salonie w Katowicach. Miałem zarezerwowaną wersję podstawową, jak widać. Właśnie tutaj otwieram, chciałem też podziękować Andrzejowi za pomoc w nagraniu tego materiału. Wersja podstawowa jest bardzo prosta, właściwie składa się tylko z drona i z kontrolera plus drobne akcesoria, tam naprawdę niewiele jest. Jak widzicie, oprócz Mavica Mini, który jest w pudełku z kontrolerem, bez żadnego case'a, bez żadnych akcesoriów, dostajemy właściwie maleńkie pudełeczko, właśnie to kartonowe plus dokumentację i oprócz opakowania jest jeszcze tylko woreczek, który nas chroni przed wilgocią. I tutaj śmigła są sklejone naklejkami, te naklejki też występują, chronią te drzwiczki samej baterii właśnie i tutaj widać, że one od razu odchodzą, ale same drzwiczki trzymają się w miarę ok. Ten dron jest delikatny, to trzeba wiedzieć, że to nie jest dron jakiś specjalny pod kątem wykonania. Na pewno nie jest tak mocno wykonany jak Mavic Air czy Mavic Pro. Bateria wychodzi dosyć luźno, trzeba mieć trochę wprawę, najlepiej ją tam delikatnie nacisnąć na dole i następnie mamy, jak widać, odklejenie drugich śmigieł. Jedne i drugie śmigła mają swoje własne naklejki i już zamontowane śmigła są dostarczane. Osłona gimbala jest też przyklejona swoją własną naklejką. Osłona gimbala w sumie, zaraz o tym powiem, jak ona się rozkłada. Tutaj mamy, widać, że już śmigła i właśnie osłonę i to jest wszystko. Nie ma karty pamięci, bateria jest załadowana, jak mówiłem. Trzeba trochę wprawy, żeby ją wyciągnąć i żeby tą baterię włożyć. Następna rzecz, która jest dosyć istotna, to jest sprawa związana z aktywacją baterii. Jak widzicie, ona jest w trybie sleep mode tak zwanym, czyli nie można aktywować jej bezpośrednio poprzez klawisz. Trzeba wpiąć ją do ładowarki i wtedy zaczyna działać. Zatem, gdzie jest ładowarka? Okazuje się, że ładowarki, kurczę, nie ma w komplecie. To, co teraz otwieram, to jest tylko i wyłącznie kabel mikro USB, czyli wraz z wersją podstawową drona dostajemy kabel mikro USB, nie ma żadnej innej ładowarki, czyli trzeba mieć ze sobą wtyczkę albo najlepiej ładowarkę sieciową i ważne na tym etapie, żeby zapoznać się, jakie napięcie jest i z jakiego napięcia się można podłączyć. Ja tutaj ładowałem około pół godziny, te baterie były rozładowane i teraz już nagrywam ekran i będę pokazywał, w jaki sposób aktualizowaliśmy aplikację. Aplikację wgrałem wcześniej, tutaj połączyłem się z kontrolerem, połączyłem się też z iPhone'em i po chwili miałem już możliwość przeprowadzenia aktualizacji. Ta aplikacja, jak wyszła, od razu została zaktualizowana. Tam jest kilka takich cech, może niewielkich, ale mamy trochę lepsze trochę lepszą jakość zdjęć, trochę lepszą jakość wideo. Mamy też pewność lotu, startu, prawda? Tam była taka informacja, że te właściwości startu zostały poprawione. Przy quickshotach trochę poprawiono. W każdym razie tą aplikację DJI Fly trzeba zaktualizować. Na początku też oczywiście zapyta Was system o to, czy macie konto, trzeba będzie się zalogować na swoje konto. Ja tutaj zsynchronizowałem też wszystkie swoje loty, także mam już te loty też z DJI Go, one podchodzą. I następna informacja i następny krok to jest właśnie aktualizacja tak zwanego firmware'u. Widać, że ten ekran też nie do końca mi tutaj pasował, bo miałem taką sytuację, że nie zawsze się to dało zrobić. Czasami trzeba było wyjść z aplikacji, wejść. Mam wrażenie, że ona też nie kadruje się pod dane urządzenia idealnie. W takim wypadku po prostu wychodziłem i próbowałem zaktualizować jeszcze raz. No i ta aktualizacja trwała mniej więcej około 10 minut. To jest tak mniej więcej ten proces trochę trwa, nie za długo i dalej jak już przebiegła aplikacja, no to wiadomo, że chciałem podładować baterię, ale okazało się, że tak wolno się ładuje ta bateria, że na dzisiaj praktycznie odbyłem jeden lot, o którym powiem Wam w kolejnym filmie. To są te pierwsze kroki po zakupie, czyli rozpakowanie, aktualizacja, instalacja samej aplikacji plus
aktywacja baterii, te pierwsze kroki z dronem, które warto poczynić, które trzeba zrobić. I też no, te sprawy, na które warto zwrócić uwagę. Po aktualizacji trzeba zrestartować drona i ładowaliśmy tutaj dalej. To jest wszystko, co mamy na dzisiaj. W następnym filmie pokażę Wam, jak przebiegał mój pierwszy lot, bo co prawda padało, ale zrobiliśmy pierwszy lot i krótki, ale zrobiliśmy i na tym to polega. Trzymajcie się, do zobaczenia, pozdrowienia, cześć. Sponsorem tego epizodu jest moja autorska platforma wiedzy i doświadczeń Drone Bootcamp. Masz dostęp do wszystkich moich szkoleń online, obecnych i przyszłych, comiesięczny nowy warsztat online, wcześniejsze premiery nowych odcinków na YouTubie, sesje pytań i odpowiedzi na żywo w co drugą sobotę, dostęp do tajnej grupy Latam DJI Dream Team, darmowe uczestnictwo w wydarzeniach specjalnych typu plenery dronowe, a także indywidualny kontakt ze mną w ramach Office Hours. Zatem bardzo serdecznie zachęcam do udziału w platformie Drone Bootcamp.